Del Castro przeżył 638 prób zamachu na jego życie. Otruli go, postrzelili, zastrzelili, podłukli, a on dalej żył. A ta jego poraniona twarz została symbolem walki o wolność i niepodległość Ukrainy. Ten zamach był na pewno przeprowadzony przez HGB. Siemanko! Siemanko, witam was serdecznie, Filip Gryzmacher i Sebastian Królikowski. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o udanej próbie otrucia prezydenta Ukrainy. O człowieku, który został zabity parasolem. O dyktatorze pewnego kraju, który przeżył 638 zamachów na jego życie. I o morderstwie człowieka, o którym śpiewało Boniem. Czyli opowiemy wam o historiach, gdzie wątek kryminalny łączy się z polityką, władzą i wielkimi pieniędzmi. No to... Zaczynaj. Lata 90., mamy Ukrainę i mamy potężną korupcję. Mamy system, który nie jest już systemem sowieckim, ale postsowieckim. W związku z tym możemy się spodziewać tego, że w tym kraju są również bardzo silne ruchy prorosyjskie. I gdzieś tam na początku lat 2000 pojawia się taka iskierka, w postaci prezydenta, a właściwie przyszłego prezydenta. Juszczenki. Wiktora pamiętam, Juszczenki. Pamiętam, głośno o nim było w latach 2000. Zgadza się. Tenże Wiktor Juszczenko, jeszcze w czasie, kiedy nie był prezydentem, ale w czasie, kiedy planował zostać prezydentem, udaje się na kolację do kogoś. W ze służb specjalnych. Ukraińskich służb specjalnych. Ukraińskich służb specjalnych, ale jak się można spodziewać, w tych ukraińskich służbach specjalnych byli też ludzie z radzieckich służb specjalnych, czyli. KGB, no wiadomo, wiadomo, to trwało lata, żeby się wyrwali z tych wpływów postsowieckich, a. I nadal no. pewnie gdzieś te wpływy postsowieckie w tym kraju są. No i tak, po tej kolacji Wiktor Juszczenko. Zauważa, że zaczyna boleć go głowa. Potem do bólu głowy dochodzi ból brzucha, a potem wymioty. Wszystko wskazuje na to, że jest to zwykłe zatrucie pokarmowe. Tak jak mówiłem, było mnóstwo jedzenia, ale było też mnóstwo alkoholu. Wraca do domu i tam powoli orientuje się, że to nie jest takie zwykłe zatrucie pokarmowe, tylko coś prawdopodobnie zostało mu dosypane do jedzenia i że jest to otrucie, a nie zatrucie. No i tak. Jesteś spanikowany i wiesz, że jesteś kandydatem na prezydenta, i właśnie ktoś próbował cię otruć. W związku z tym, najgłupszą możliwą sytuacją jest pojechanie do szpitala w tymże kraju, bo jest duże prawdopodobieństwo, że lekarze pracujący w tym szpitalu również pracują dla tego no KGB. Tak. W związku z tym Wiktor Juszczenko postanawia, że musi udać się do szpitala gdzie indziej, za granicą. Wybór pada na Austrię. No i tam badają go austriaccy lekarze i stwierdzają, że być może. To jest zwykłe zapalenie trzustki, ale okazuje się potem, że na jego twarzy pojawia się trądzik, a nie mówimy o nastolatku. W dodatku ten trądzik robi się coraz bardziej potężny i okazuje się, że jest to tak zwany trądzik chlorowy, który jest objawem Zatrucia dioksynami. No i tam w tymże szpitalu następuje walka o życie Juszczenki, który nie poddaje się, który w końcu wychodzi z tego szpitala, który walczy o prezydenturę, no i w efekcie zostaje w końcu prezydentem Ukrainy. Ale żeby zobrazować Wam i Tobie teraz skalę tego zatrucia, to zatrucie dioksynami mierzy się jednostką na gram tłuszczu. I taki rekord największy, jeżeli chodzi o zatrucie dioksynami, to jest 144 tysiące jednostek na gram tłuszczu, a Wiktor Juszczenko zajął drugie miejsce, 108 tysięcy jednostek na gram tłuszczu. Przeżył, został prezydentem, a ta jego poraniona twarz została symbolem walki o wolność i niepodległość Ukrainy. Ja pamiętam, pomarańczowa rewolucja to rzeczywiście było coś takiego, no... Mega w ogóle mocnego w tamtych czasach. Pamiętam, w telewizji, w ogóle wszędzie się o tym cały czas mówiło. W ogóle ta cała walka Ukrainy o wyjście spod tego sowieckiego, rosyjskiego parasola jest mega wzruszająca. Ona niestety Która trwa, trwa. do dzisiaj. Do dzisiaj. Ja też pamiętam, że w roku 2014 byłem na Majdanie i byłem po prostu. To już było po Majdanie, a ja byłem nadal przerażony tym, co się tam dzieje. Mhm. No i niestety trwa to do dziś. I niestety takie metody jeszcze nie raz. Pojawią się w tym odcinku i niestety będą one głównie związane z tym samym krajem. Tak, no właśnie, ja też będę mówił teraz o, znowu o metodach tego kraju, ale zacznę od tego, że nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, żeby ktoś został zabity parasolem. Tylko w filmach o Jamesie Bondzie. <laughs> no właśnie, możliwe, że ktoś kiedyś był zatłuczony parasolem, ale tutaj było trochę inaczej. Georgi Markow... Bułgarski pisarz, który był bardzo mocno przeciwny bułgarskiej władzy komunistycznej. No i właśnie ci bułgarscy komuniści szukali sposobów, jak się go pozbyć. W którymś momencie on wyjechał z Bułgarii i oni skazali go zaocznie na karę więzienia, co już jakby było jednoznaczne z tym, że no nie ma opcji, żeby wrócił w ogóle do Bułgarii. Skazali go za dezercję, wyrzucili zewsząd jego książki, jego nazwisko, pozbyli się go całkowicie z życia publicznego. Czyli został takim, taką ofiarą Bułgar Kancel Tak, tak. Został tak, jakby z dzisiejszej perspektywy skancelowany tak naprawdę. No i właśnie on, już żyjąc na Zachodzie, opowiadał w mediach zachodnich o tym, jak wyglądało życie w kraju komunistycznym, tak? Kraju, który był pod wpływem Związku Radzieckiego. Spodziewam się, że to nie były peany na cześć tego kraju. Tak. Otwarcie krytykował władzę pierwszego sekretarza takiego bułgarskiego PZPR-u, Todora Żywkowa. Mówił m.in., to właśnie mam wypisane z tego, z jego wypowiedzi. O zamienianiu ludów w apatyczne stado owiec, czy o upokarzaniu ludzkiej godności, gdzie normalni ludzie oklaskują jakąś miernotę, która ogłosiła się półbogiem. No i ta miernota poczuła się wielce urażona. Czyli ten właśnie. Pierwszy sekretarz, że bułgarski. Kiedy władza się właśnie dowiedziała o tym, co on mówi na Zachodzie, no to uznali, że to jest okropnie szkodliwe dla Bułgar i dla bułgarskiego socjalizmu, więc stwierdzili, że trzeba się go pozbyć w ogóle. Już nie tylko jego nazwiska, ale jego jako człowieka w ogóle, żeby zniknął z powierzchni ziemi. I były dwie nieudane próby zamachu w Europie Zachodniej, aż w końcu. Niektóre źródła mówią o tym, że przy tych dwóch zamachach tych nieudanych również, a niektóre mówią, że dopiero przy tym trzecim, o którym zaraz opowiem, Bułgarzy poprosili o pomoc KGB. Czyli znowu pojawia nam się ta instytucja tak. na radarze. Znowu KGB, czyli Rosjanie, czyli komuniści. Pewnego dnia Georgi Markow, zdaje się, że to było chyba w Londynie, stał sobie na przystanku i czekał na autobus. I w którymś momencie przechodził jakiś facet, trącił go przez przypadek, lekko, trącił go w nogę parasolem. Poczuł wtedy Markow jakieś ukłucie w nodze, ale nie przejął się tym początkowo, bo jakby nie uznał, że to było jakkolwiek podejrzane. I miał tylko jakąś czerwoną krostę na nodze. Pojechał do pracy i w pracy zauważono, że ma ślady krwi na nogawce, i niedługo później zaczął się czuć coraz gorzej. Było mu niedobrze, miał biegunkę, wymiotował. Trochę podobne objawy do tych właśnie, które już też miał w którymś momencie. Nie? No ale on wylądował w szpitalu i po paru dniach zmarł. Więc właśnie w jego przypadku nie było tak, że udało mu się jakoś. Nawet lekarze nie zdołali go odratować. I w trakcie sekcji zwłok znaleźli w jego ciele taką maleńką kuleczkę o średnicy 1,5 mm, która zawierała śmiertelną dawkę rycyny. Więc ten parasol miał sobie, był specjalnie skonstruowany, że miał taką jakby igłę na końcu, która właśnie wszczepiła mu właśnie tę rycynę do nogi. Nawet jest na Wikipedii takie hasłek, bułgarski parasol. Na wywodzący się właśnie od tego zdarzenia. Później jeden z byłych agentów KGB powiedział, że. Ten zamach był na pewno przeprowadzony przez KGB. Bo to są takie bondowskie metody, ale jak się za chwilę przekonacie, te bondowskie metody nie tylko były stosowane przez KGB, ale również przez CIA, czyli znowu amerykańskie tajne służby. Druga strona. I Związek Radziecki nie pojawia się w tej historii bezpośrednio, ale pojawia się pośrednio, bo będę mówił o Kubie, a ten kraj. I reżim w tym kraju, dyktatura w tym kraju była wspierana właśnie przez Związek Radziecki. I między innymi Związek Radziecki wysłał tam swoje rakiety atomowe. I to bardzo Amerykanów rozsierdziło. A wyspą rządził nie kto inny jak Fidel Castro, który dosyć dobrze się z Sowietami dowiadywał. W związku z tym... Dogadywał. Tak? Dogadywał. Dogadywał. I Fidel Castro jest właśnie tym dyktatorem jest tym człowiekiem, który przeżył 638 prób zamachu na jego życie. No ale nie wszystkie oczywiście te zamachy to były otrucia. I tutaj te metody rzeczywiście będą mocno bondowsko-kagiebowskie. Bo tak, Fidel Castro kojarzy się być może wam i tobie na przykład z cygarem. O, no to ta Kuba się w ogóle kojarzy mocno z cygarami. No więc właśnie. I mamy pana, który sobie te cygara ciumka, w związku z tym CIA postanowiło, że takie cygaro, Zatruje. I rzeczywiście sprokurowano takie pudełko z cygarami, do których została wszczepiona yy, toksyna botulinowa. To pudełko rzeczywiście istniało, nie wiadomo tylko, czy to pudełko trafiło na Kubę i ktoś je tam znalazł i wyrzucił, czy rzeczywiście nigdy na tę Kubę nie trafiło. Natomiast Fidel Castro pierwszą próbę otrucia. przeżył. Dokładnie, tak. Druga próba otrucia. CIA porozumiało się w tej kwestii. Z włoską mafią, konkretnie z Momo Salvatore Giancano, a on był następcą Ala Capone w jego gangu. I ten człowiek z kolei wynajął swojego człowieka, a ten człowiek miał zatruć jedzenie Fidela Castro, w którymś momencie z tego obowiązku się wycofał z niewiadomych przyczyn. I w tenże sposób druga próba otrucia. Przeżył! Przeżył! Próba trzecia, zatruty długopis, czyli to. Przeżył! Przeżył. To o czym mówił Filip, zatruty parasol, zatruty długopis. Tutaj yy, znowu CIA sprokurowało długopis, do którego wszczepiony był stężony siarczan nikotyny. Tenże długopis trafił do wysoko postawionego Kubańczyka, ale dotarł do niego dnia 22 listopada 1963 roku. A co wydarzyło się tego dnia? Kennedy? Tak jest, zamach na Kennedy'ego. Więc Trzecia próba zatrucia, otrucia Fidela Castro? Przeżył. Dokładnie tak. Próba czwarta? Zatruty kombinezon do nurkowania. Ktoś rzeczywiście wpadł na taki pomysł i chcieli zatruć, a raczej tam nasmarować ten kombinezon do nurkowania prądkami gruźlicy. Żeby on te gruźlicę złapał, a potem żeby umarł. Czwartą próbę również przeżył. Przeżył. Piąta próba, Marita Lorenz, kochanka Castro... Zaniosła mu w prezencie krem nawilżający, dbała o jego cerę, i nie wiadomo z jakiego powodu on albo się domyślił, albo dostał jakiś przeciek, i wtedy odegrała się bardzo romantyczna scena, bo on jej ten krem zabrał, wręczył jej pistolet i powiedział: Zabij mnie. No ale ona go nie zabiła, albo się bała, albo go kochała. No w każdym razie wszystkie e, pięć prób otrucia Castro przeżył, prawdopodobnie było ich jeszcze więcej. Ale ta scena bardzo filmowa, bardzo taka bardzo filmowa. Romantyczna. Tak. No i właśnie mówimy o tych zatrutych, o otrutych też, którzy przeżyli te otrucia i e, mam też takiego, który przeżył otrucie co nie znaczy, że zamachowcy nie osiągnęli swojego celu. Wspominałem właśnie w czołówce o piosence Boniem i była taka piosenka Boniem Rasputin, jeden z największych hitów w ogóle Boniem. No i właśnie będą mówił o Rasputinie. Do, głośne nazwisko mówi się o tym, że był kimś nawet w rodzaju szarej eminencji w carskiej Rosji. Pod koniec rządów już cara Mikoła II, był kaznodzieją, mistykiem. Wierzono, celebrytą. Tak, trochę celebrytą ówczesnym. Wierzono, że był jasnowidzem. Wędrował po klasztorach i pustelniach, więc też był nazywany mnichem. Takim ogólnie ostro odjechanym, nawiedzonym typem trochę. Taki hippie trochę rosyjski. Trochę tak, z wyglądu trochę taki profesor Wilczur z tego starego, pierwszego znachora. I podobno w którymś momencie pomógł jednemu z synów cara Mikołaja, Aleksemu, który chorował na hemofilię. Po pomógł mu jakoś, właśnie. Wrócić do lepszego stanu zdrowia, i w nagrodę za to dali mu specjalne miejsce na dworze carskim. I rzeczywiście, za jakiś czas miał już coraz większy wpływ na politykę Rosji, nawet. I w trakcie I wojny światowej, podobno, nawet kiedy car Mikołaj wyjeżdżał z dworu, to on miał wpływ na to jak było obsadzane stanowiska w rządzie no i przez taki wpływ i pewnie też przez jego sposób bycia właśnie o którym mówiliśmy i o tym, że był dosyć dziwny i kontrowersyjny no bo jakiś nawiedzony typ rządzi państwem tak to pewnie ówcześni Rosjanie odbierali wielu ważnych ludzi chciało się go pozbyć i któregoś wieczora został zwabiony do pałacu księcia Feliksa Jusupowa i tam podano mu otrute wino i ciasto. To się nazywa po prostu rosyjska gościnność. Tak, to jest gościnność. Od wino i ciasto z trucizną, czyli takie właśnie metody jak KGB, tylko jeszcze długo przed KGB. On jednak osłabł, ale nie padł. Żył dalej, no, funkcjonował. Czyli podniósł się, ale wstał. Tak, tak. I kiedy książę Josupow zobaczył, że ten jeszcze yy, się trzymał na nogach, no to postanowił go zastrzelić. Wyciągnął pistolet, strzelił do niego, ale źle trafił i to i tylko go ranił, nie? I Rasputin, otruty i postrzelony, nie? Jak jakiś taki wściekły niedźwiedź. Podobno rzucił się na księcia i chciał go udusić, ale tamten go mocno odepchnął i Rasputin zaczął uciekać na dziedziniec tego pałacu. No i wtedy polityk puryszkiewicz, który też tam właśnie był, oddał jeszcze kolejnych kilka strzałów do Rasputina i Rasputin padł na ziemię. Zmiażdżyli mu jeszcze dla pewności głowę pałką żeby to ta w ich oczach bestia została wreszcie z, z, zabita, i wrzucili go do rzeki. Kiedy znaleziono jego ciało, biegli ustalili, że kiedy został wrzucony do rzeki, to jeszcze żył. Otruli go, postrzelili, zastrzelili, potłukli, a on dalej żył. Więc no naprawdę grubo. I przez wielu w Rosji wtedy to morderstwo było uznawane za coś. Słusznego i patriotycznego, tak? No, bo już narastały te nastroje, znaczy narastały już, były w zasadzie już u szczytu prawie, że te nastroje antycarskie. I zamachowcy zostali jakby odkryci, ale nie ponieśli żadnych specjalnych konsekwencji. Współcześnie pojawiły się również teorie, że to morderstwo mogło być zlecone przez brytyjskie służby, które obawiały się sojuszu Rosji i Niemiec. A podobno do, do tego sojuszu miał namawiać Rasputin. No i w sumie obawy te były słuszne, bo kilkanaście, kilkadziesiąt lat później ten sojusz rzeczywiście nastał. No i jest też teoria, yy, że w jego ciele nie wykryto trucizny, ale to troszkę psuje ten jego fenomen i troszkę psuje nam odcinek. Więc, więc, uznajmy, więc uznajmy, że został otruty. Tak, że został otruty. W każdym razie przetrwał strzały, zmiażdżenie głowy otrucie i wreszcie dopiero utoną, tak? Więc no, naprawdę kawał byka i niedźwiedzia. Słuchajcie, jeżeli któraś z tych historii była dla was ciekawa, a może wszystkie, fascynująca, albo wszystkie, możecie nas wesprzeć w serwisie bajkofi.to łamane na wiesz o tym. Link macie w opisie odcinka. Rozwijacie opis, klikacie w link, wybieracie małą, dużą, średnią kawkę i wpłacacie nam pieniądze. Dzięki takiemu wsparciu powstają właśnie takie odcinki. Subskrybujcie nas, obserwujcie i oglądajcie nasze następne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.